przede wszystkim to jest turniej skierowany raczej do tenisistów lokalnych tutaj mieszkających w okolicach Terespola i w samym Terespolu również, ale oczywiście nie odmawiamy również startu osobom, które przyjechały z dalsza. Mamy czasami gości z Siedle, z różnych innych miejscowości. Skąd pomysł na ligę? Myślę, że to jest taka moja osobista inicjatywa. W sumie zrodził się taki pomysł pod koniec tamtego roku. Myślę, zrobimy to. I stąd właśnie ten turniej. W tym roku trochę koronawirus przeszkodził. Troszeczkę tak, miały odbyć się 3 turnieje tego cyklu wcześniej, marzec, kwiecień, maj, bo założenie było takie początkowo, że robimy raz w miesiącu turniej i po prostu gramy, zbieramy punkty i jest po prostu rywalizacja, integracja. No niestety troszeczkę tutaj koronawirus, jak pan wspomniał, pokrzyżował mi plany i dopiero w czerwcu jest taka możliwość, to właśnie teraz jest turniej numer 2 rozgrywany. Są to piłki ciśnieniowe, specjalnie właśnie stworzone do gry turniejowej, właśnie jak tutaj rozgrywamy dzisiaj. One są również nagrodą. Tak, po jednej piłce podpisanej za zajęcie 4 pierwszych miejsc właśnie takie piłki zawodnicy otrzymują na pamiątkę. Każdy stara się dać siebie 100%, prawda? Ale nie ukrywajmy, że tak naprawdę tutaj skierowany jest to głównie dla amatorów, po prostu żeby sobie pograć, spędzić fajny czas. To wszystko. Myślę, że oczywiście ważne są umiejętności, prawda, te fizyczne, jakieś wyszkolenie, technika, motoryka, ale myślę, że też bardzo ważna jest cierpliwość i taka siła mentalna po prostu, bo nieraz na przykład widzimy, jak zawodnicy łamią rakiety, nawet ci najlepsi, z najwyższej półki. To już pokazuje, że tenis jest bardzo sportem ciężkim, oddziałującym bardzo na psychikę.